Dzień dobry, z tej strony mikrofonu Marcin Asuch. I Cezary Odrzyguś. W ostatniej trylogii tego sezonu porozmawiamy o tematach wybranych przez naszych słuchaczy, które generalnie dotyczą DNA. DNA jest dosyć ciekawą cząsteczką, bo z jednej strony jest niezwykle uniwersalna i dotyczy każdego żywego organizmu, od bakterii przez rośliny do zwierząt, a z drugiej strony jest niezwykle specyficzna, bo za jej pomocą możemy odróżnić chociażby brata od siostry czy od rodzica, mimo tak naprawdę ze statystycznego punktu widzenia bardzo małych różnic. Porozmawiamy w naszej trylogii o tym, co kryje się w naszym DNA, co możemy z niego wyczytać. Porozmawiamy o tak zwanym genomie 2.0, czyli jak środowisko na nas wpływa i jak to w ogóle działa. Oraz w ostatnim z tematów porozmawiamy o tym, czy kod nieśmiertelności znajduje się w nas samych. Dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, a jest nią pani doktor Dorota Komar, która na co dzień pracuje w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, a swoją wiedzę zdobywała m.in. na doktoracie w Hiszpanii, gdzie zajmowała się czymś kompletnie innym, jak nam zdradziła tutaj w kuluarowej rozmowie, a mianowicie pracowała z roślinami. Na co dzień możecie znać ją nie jako doktor genetyki czy biologii rozwoju, ale jako popularyzatorkę nauki, która instagramowej społeczności jest znana jako Darwin in Chanel Dress. I może właśnie od tego pytania zaczniemy. Dzień dobry, Doroto. Cześć, dzień dobry. No właśnie, skąd ta nazwa? Skąd ten Darwin w sukience Chanel? Ojej, aż mi głupio na ten temat mówić, bo nazwa... Wytniemy. Słucham? To najwyżej wytniemy. To najwyżej wytniemy, dobrze. Jakby założyłam to konto zupełnie zanim wymyśliłam, że będę się zajmować troszkę bardziej popularyzacją nauki. Byłam w Hiszpanii i na jednym takim spotkaniu dla ekspatów, gdzie było dużo ludzi z różnych miejsc świata. No i jak to zawsze na takich spotkaniach wszyscy się nawzajem pytaliśmy, co robimy. Ja próbowałam wytłumaczyć, czym się zajmuję i jakiś chłopak stwierdził, o to tak jak Darwin, tylko że nosisz sukienkę. I po tym spotkaniu postanowiliśmy się wymienić mediami społecznościowymi, ale nie wszyscy mieli Facebooka, a jakoś tak wszyscy mieli Instagram poza mną. No więc sobie założyłam konto i jakoś tak nawiązując do tej rozmowy właśnie założyłam go o nazwie Darwin in Chanel Dress. No i tak już zostało, jakoś zupełnie nie pomyślałam, nie spodziewałam się, że moje konto zdobędzie taką popularność, jaką zdobyło, więc no jakby też nie myślałam o tym, żeby zmienić tą nazwę, myślałam, że coś tam sobie będę pisać głównie dla znajomych, no a okazało się, że zdobyło całkiem sporą publiczność. Tak, masz dużą publiczność i lubisz opowiadać między innymi o genetyce i właśnie tutaj pojawia się takie moje pierwsze pytanie, bo to też jest troszkę z twojej perspektywy zawodowej. Podczas ostatniej trylogii, gdzie rozmawialiśmy o nowotworach, dowiedzieliśmy się, że można mieć predyspozycje genetyczne do bycia chorym, ale predyspozycja nie równa się zero-jedynkowo, że będzie się miało lub nie będzie się miało danej choroby. Ale jak jest generalnie z, nie wiem, różnymi schorzeniami i w ogóle predyspozycjami? Mówi się też o byciu, nie wiem, sportowcem i tak dalej. Czy DNA możemy traktować jako taką instrukcję, czy właśnie to jest tylko predyspozycja i może będziesz chory, może będziesz atletą, bo tak ci mówią geny, ale nic więcej? No, jest bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że jakby interpretacja zależy od tego, w jakim kontekście będziemy patrzeć na DNA. Ja tutaj zaproponuję dwie różne cechy, które jakby ma każdy z nas, to znaczy wysokość i wagę BMI. No i wydaje mi się, że każdy intuicyjnie uzna, że nasza wysokość jest troszkę niezależna od nas, tak? Jest w dosyć mocnym stopniu kodowana przez nasze DNA. Jeżeli nasi rodzice są wysocy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że również będziemy. No ale w pewien sposób można jakby wpływać na ten wzrost. Jeżeli jakaś osoba będzie przyjmować hormon wzrostu za młodu, no to będzie mogła być wyższa, a z kolei jakieś osoby niedożywione, które nie będą sobie dostarczać odpowiednich składników odżywczych, mimo tego, że mają jakieś tam zakodowaną informację, że powinny być wyższe, no niestety nie będą w stanie tego potencjału osiągnąć. Z kolei w przypadku wagi bardzo często mówi się, że no, waga całkowicie zależy od nas,
Ktokolwiek, kto by nie chciał, może przestać jeść i schudnąć. No i do pewnego momentu tak jest, ale okazuje się, że aż 40-70% wariacji w BMI zależy od tych czynników genetycznych. To znaczy, że jednak ci, co mówią, że jestem gruby, bo to wina genów, coś jednak w tym prawdy jest? No na pewno, tak, w bardzo dużej mierze tak jest i może to być na wielu różnych płaszczyznach, wielu różnych, wiele różnych czynników może za to odpowiadać, chociażby wrażliwość na smak słodki, która jest kodowana genetycznie. Niektórzy ludzie są bardzo wrażliwi i niewielka ilość cukru im wystarczy, a niektóre osoby, żeby jakby nasycić ten poziom cukru, potrzebują go dużo więcej, no więc tak. Tak samo jakby jakieś sposoby radzenia sobie ze stresem to też mogą wpływać na to, jak będziemy reagować na ten stres, co będziemy robić. Niektóre osoby, no jakby żucie u wszystkich zwierząt jest relaksujące, więc niektóre osoby podczas na stres będą reagować w taki sposób, że będą coś jeść. Niektóre osoby będą reagować zupełnie inaczej, więc jest to naprawdę wiele czynników, którzy może prowadzić do tego, że jakaś osoba będzie miała na przykład wyższą albo niższą wagę. No więc tutaj to by sugerowało, że jednak są jakieś predyspozycje, że są to tak, że DNA daje nam jakieś predyspozycje do czegoś, żeby było tak, a nie inaczej. No ale spójrzmy na przykład na takie zaburzenie, taką chorobę jak zespół Downa, który jest spowodowany trisomią chromosomu 21. No tutaj no nie ma mowy o tym, że możemy powiedzieć, że ktoś ma predyspozycję do zespołu Downa. No niestety, jeżeli jakaś osoba urodzi się z trisomią, no to niestety no jest troszkę skazana na takie, a nie inne problemy. No jakby tak. Jest skazana trochę na tą swoje genetyczne przeznaczenie. I o ile można w ten sposób mitygować jakieś problemy kognitywne i tak dalej, no to w przypadku takich cech dysmorficznych, czyli tego, że te osoby wyglądają zupełnie inaczej, no nic tutaj nie możemy zrobić. Taki kolejny przykład to na przykład mutacja w genie BRCA1, BRCA1. Kobiety, które posiadają taką mutację, ich ryzyko wykształcenia nowotworu piersi wynosi 80%. No więc ciężko tutaj mówić o predyspozycji. Wydaje mi się, że jest to już bardziej jakaś instrukcja, z którą ciężko jest walczyć. Więc jakbym miała odpowiadać na to pytanie, ja bym jednak się skłaniała, że DNA daje nam pewną instrukcję, którą tak, możemy w pewien sposób modyfikować, więc nie jest to jedyne przeznaczenie, no ale jednak dosyć dużo zależy od tego, jaki materiał genetyczny otrzymamy, a jaki. Przykładem chyba najbardziej takim, który mi się kojarzy, to jest właśnie, że u niektórych z nas jest zapisane w kodzie genetycznym, że czujemy przykry zapach naszego moczu po spożyciu szparagów między innymi. I to nie wszyscy tak mają. Tak więc ja to czuję, a wiem, że niektórzy nie. Albo niektórzy w ogóle nie mogą jeść kolendry, bo dla nich ma ona smak takich mydlany, że dosłownie nie są w stanie tego jeść, bo czują jakby niesamowitą chemię. Więc rzeczywiście jest to po części także instrukcja. Super. Mam do ciebie takie kolejne pytanie. Swego czasu widziałem taką bioartystkę, która ma różne takie projekty na styku biologii i sztuki. I pamiętam, że swego czasu wzięła papierosy, które znalazła na ulicy i izolowała z nich DNA. I na podstawie tego DNA, które wyizolowała, odtwarzała twarze tych ludzi, którzy te papierosy zostawiali, tak? I mniej więcej tam, jak te twarze wyglądają. I oczywiście wiemy, że z genów bez problemu możemy wyciągnąć informacje na temat koloru oczu, koloru skóry, ale co więcej się kryje w naszym DNA, co my na ten moment możemy wyczytać o człowieku? Czy to w ogóle to, co ona zrobiła, jest realne, czy raczej mało prawdopodobne? No, mimo tego, że już kilka dobrych lat pracuję z genetyką, to za każdym razem, jak słyszę o tych programach, które na przykład na podstawie DNA znalezionego na miejscu zbrodni potrafią odtworzyć profil wizerunkowy podejrzanego, no to jest naprawdę, przeżywam szok za każdym jednym razem. No jakby tak naprawdę bardzo wiele możemy wyczytać z DNA. Człowiek posiada około 20 tysięcy genów, z czego znamy funkcję większości z nich, nie znamy funkcji około 6 tysięcy, więc no możemy wyczytać bardzo wiele, no ale niestety wszystko komplikuje taki filtr, który jest zakładany na nasz kod DNA, czyli
kod epigenetyczny, bo jedna rzecz to jest posiadać jakiś gen, a druga rzecz to jakby korzystać z niego, mieć go aktywny albo nieaktywny. No i właśnie to jest to, czym ja się zajmuję od 8 lat w swojej pracy badawczej, czyli mechanizmami, które regulują aktywność genów, takimi mechanizmami molekularnymi, które włączają albo wyłączają geny. I tak naprawdę to, że mamy właśnie jakąś tam sekwencję, nie oznacza jeszcze, że ta sekwencja będzie używana przez nasz organizm, czy będzie właśnie. Czyli jeżeli mamy jakiś wadliwy gen, to do jakiego poziomu będzie on wpływał na nasze ciało? Czyli w zasadzie trochę się bawisz w takiego mechanika. Starasz się naprawić coś, co przecieka być może, lub właśnie w drugą stronę. Niestety brakuje tej siły napędowej lub nasz organizm nie jest w stanie wyczytać dobrze tej sekwencji i starasz się niejako to naprawić. Starasz się właśnie pobudzić nasz organizm, nasze komórki do tego, żeby produkowały na przykład jakąś substancję, jakieś białko, tak? Dobrze rozumiem? Tak, dobrze. Chociaż ja się akurat staram w drugą stronę. W swojej pracy jakby badam lek, który ma zmienić deregulację pewnych onkogenów, które tam powodują właśnie za powstanie chłoniaków. Jakby zmieniam tutaj tę zmienioną informację na taką, żeby była bardziej przystępna. Tak, bo właśnie wcześniej rozmawialiśmy w tamtej trylogii, właśnie pojawiał się ten przykład taki dość często, że nowotwór to taki rozpędzony samochód na autostradzie, czyli brakuje mu hamulców, czyli genów supresorowych i właśnie no jest rozpędzony przez to, że właśnie są te onkogeny aktywne, a ty starasz się właśnie, że tak powiem, zredukować prędkość, wrzucić mniejszy bieg i troszeczkę zwolnić. Tak, dokładnie, bardzo fajne porównanie. Rozumiem. A teraz moje pytanie brzmi, naturalne jest to, że nasze DNA, które znajduje się w całym naszym organizmie, w każdej komórce praktycznie, niesie ze sobą informacje i niesie ze sobą masę informacji, ale większość z tych informacji tak na dobrą sprawę z punktu widzenia celu, jakim jest, do jakiego zostało powołane, że tak powiem, DNA, czyli stworzenia białka, jest tak na dobrą sprawę zbędne. Czy możesz coś więcej powiedzieć nam o tym śmieciowym DNA, które znajduje się w naszym organizmie i czy faktycznie ono jest śmieciowe? No ja myślę, że twórcy, którzy w latach 60. chyba uknuli to całe wyrażenie śmieciowe DNA, teraz sobie dosyć mocno plują w brodę, bo faktycznie w tych czasach dopiero odkryliśmy, że tak naprawdę jak około jakiegoś 1% naszego genomu faktycznie koduje geny i byliśmy w takim ogromnym szoku i nie dowierzaliśmy, dlatego powstało takie bardzo chwytliwe określenie śmieciowe DNA. No ale oczywiście teraz już wiemy, że jest to no nie do końca trafne określenie, mimo tego, że tylko nieznaczna część naszego DNA koduje geny, to zdecydowana większość tych niekodujących sekwencji odpowiada właśnie za ten cały mechanizm, który prowadzi do regulacji tych wszystkich genów. Jak tutaj zacząłeś mówić o tym rozpędzonym samochodzie, to można powiedzieć, że te geny to są koła, które umożliwiają ruch samochodu, a to ta cała reszta niekodującego DNA to jest silnik i te wszystkie części, które umożliwiają ruch tych kół. W ogóle niesamowite, to w dalszym ciągu wiele osób nie wierzy w to, że śmieciowe DNA nie jest tak do końca śmieciowe. Ostatnio trafiłam na taki wpis na Facebooku, w którym podawali przykład rozdymki tygrysiej. To jest taka ryba, która żyje w wodach ubogich w fosfor, a ze względu na to, że fosfor jest niezbędny do stworzenia DNA, stworzenia nukleotydów, ona ma jedynie tam 365 milionów par zasad, czyli tak 365 takich małych cegiełek, z których zbudowana jest DNA. My mamy dla porównania 3 miliardy, czyli 8 razy więcej. Mimo tego liczba naszych genów jest podobna. No i oni podawali to jako przykład tego, że faktycznie rozdymka usunęła wszystko to, co było jej zbędne, czyli całe to śmieciowe DNA. Ale ja lubię sobie myśleć o tym, ja lubię porównywać to do takiej sytuacji, że na przykład jakby wybuchła nagle wojna. W naszych domach mamy bardzo dużo różnych rzeczy, no ale jakby wybuchła wojna, to pewnie zapakowalibyśmy do plecaka niezbędne, jakieś najbardziej niezbędne rzeczy, byśmy uciekli. No i
pozwoliłoby tam, jakby byłoby to wystarczające, żeby przetrwać, ale to nie znaczy, że nasze domy są wypełnione śmieciami. To są rzeczy, które może nie są niezbędne do życia, ale no, znacząco nam je ułatwiają i sprawiają, że jest przyjemniejsze i umożliwiają dłuższe życie, jakby szczęśliwsze życie, zdrowsze życie. I tak naprawdę to, co ja badam, to są właśnie wszystkie te sekwencje, które nie kodują bezpośrednio genów. Co jest bardzo ciekawe, te sekwencje niekodujące, to jest główna rzecz, która odróżnia gatunki między sobą. Katrin Pollard kilka lat temu robiła takie badanie. Zaskakujące jest to, że na przykład no, jakby zupełnie jasnym jest to, że różnimy się od szympansów, tak jakby no, na pierwszy rzut oka widać, że człowiek i szympans się od siebie różni, ale jeśli spojrzeć właśnie na poziomie genetycznym, to okazuje się, że ta różnica pomiędzy nami to wynosi też około 1%. Katrin Pollard zajmowała się badaniem właśnie tych różnic pomiędzy nami a szympansami, no i znalazła tam około 716 różnych fragmentów, które różnicują, są jakby różnicują nasze DNA od DNA szympansa. No i się okazało, że 700 z tych 716 fragmentów leży właśnie w tych regionach niekodujących. A gdy sprawdziła ich funkcję, okazało się, że około 43% z nich reguluje funkcję układu neurologicznego, a część odpowiada za wytworzenie takich no, jakby zaburzeń czy jakichś różnic od normy, które prowadzą do autyzmu czy schizofrenii. No więc to pokazuje, że jednak te sekwencje niekodujące, to co kiedyś zostało określone śmieciowym DNA, jest tak naprawdę kluczowe i niezbędne dla naszego funkcjonowania. Wspominałaś o rozdymce tygrysiej, która jest takim przykładem, że presja ewolucyjna powoduje, że ograniczamy do minimum te właśnie, wiemy, że już nie śmieciowe DNA, ale takie, które reguluje, ale wiemy już, że możemy je mocno przyciąć. I pamiętam, stworzono taki organizm syntetyczny, gdzie tak naprawdę wycięto do minimum tak zwane właśnie te geny podstawowe, żeby sprawdzić, jak mało wystarczy, żeby organizm był organizmem żywym, żeby był bakterią, i to było w ramach biologii syntetycznej, czyli tak naprawdę troszkę zabawy, niektórzy przeciwnicy nazywają to zabawą w Boga, bo w końcu bawimy się w tworzenie nowych organizmów, modyfikowanie i tak dalej. I co ty sądzisz o biologii syntetycznej? Uważasz, że to jest potrzebna nam technologia, czy raczej to jest bardziej właśnie taka zabawa naukowców, tak z nudów w laboratorium? Nie, no oczywiście, że jest nam to potrzebne, dostarcza nam niesamowicie dużo informacji. Kiedyś w gimnazjum się bawiłam w tworzenie swojego bloga i w taki sposób się uczyłam HTML-u, że po prostu brałam ten kod z jakiejś strony, wycinałam losowe rzeczy i sprawdzałam, co się stanie. No więc tak naprawdę jest to, jakby to samo robi biologia syntetyczna i jest to niesamowite narzędzie do poznawania funkcji genów, czy właśnie sekwencji DNA i tak dalej. My dokładnie to samo robimy w laboratorium po to, żeby się dowiedzieć, jaką funkcję ma jakiś gen. Wycinamy go albo wprowadzamy mutację i sprawdzamy, co się stanie z organizmem, gdy go nie będzie. No ale trzeba pamiętać o tym, że przy takich zabawach, czy przy takich eksperymentach możemy rozpatrywać tylko, co się dzieje w tym momencie, w tym określonym stanie rzeczywistości, że tak powiem, więc nie daje nam to pełnego obrazu, pełnej funkcji jakiegoś genu czy jakiegoś fragmentu DNA. Przykładem mogę dać, jako przykład mogę wymienić transpozony, które jakby w kontekście pojedynczej jednostki są raczej, no nie są to, są raczej negatywnym zjawiskiem. Transpozony to są takie sekwencje DNA, które mogą się skopiować i później wkleić w jakimś innym miejscu w naszym genomie. No i ze względu na to, że mogą się wkleić na przykład w środku jakiegoś genu, no to zazwyczaj są niekorzystne. Też bardzo wiele nowotworów jest związanych z aktywacją transpozonów, ale już w kontekście całej populacji transpozony są niesamowicie fantastycznym narzędziem, które umożliwiły całą zmienność i plastyczność, która trochę zbustowała naszą ewolucję, bo tak jak mówiłam, to są sekwencje, które mogą się skopiować, to znaczy, że gdzieś w genomie są takie same sekwencje, co umożliwia rekombinację i zmianę jakiejś tutaj zabawy w zamianie sekwencji. No i się okazuje, że na przykład takie transpozon, który się wkleił chyba ze 20 tysięcy lat temu w nasz gen przeciwciała, umożliwił całą plastyczność naszego układu immunologicznego. Może teraz jesteśmy w stanie tworzyć przeciwciała praktycznie na dowolny antygen, tak? W przypadku zakażenia jakimkolwiek
patogenem jesteśmy w stanie tworzyć jakieś przeciwciało, które będzie w stanie wyłapywać to, ten antygen. Tak samo transpozony również umożliwiają plastyczność naszych neuronów. No więc to pokazuje, że jednak jakby patrzenie tylko na jakiś jeden wycinek czasu, wycinek czasu przestrzeni rzeczywistości nie daje nam pełni informacji. To znowu jakby wiąże się z tą historią tego śmieciowego DNA, który tak naprawdę bardzo wiele funkcji dopiero poznajemy, dlatego że nie wszystko jest takie widoczne na pierwszy rzut oka. No i chciałem pociągnąć trochę ten temat właśnie problemów, że w tej jednostce czasowej to ma sens, a później może mieć znaczenie. W kontekście biologii syntetycznej i tego, że mamy tą technologię CRISPR, o której już rozmawialiśmy w jednym odcinku, więc nie będziemy ciągnąć tego tematu, jest technologią, która jest stosunkowo łatwa, stosunkowo tania, co spowodowało, że powstało coś takiego jak biohacking, że mamy takich domorosłych naukowców, którzy dosłownie w tak zwanych garażach próbują bawić się właśnie w modyfikacje genetyczne i zmieniać siebie. I co o tym uważasz? Uważasz, że takie coś powinno być w ogóle dostępne, czy uważasz, że w sumie to tak naprawdę też rozwija naukę i fajnie, że takie coś próbują, a skoro im się to coś stanie, to jakby są dorośli, biorą to ryzyko? Co uważasz o biohackingu? No jakby, no uważam, że jest pewną niefrasobliwością wstrzykiwanie sobie pewnych sekwencji, które mogą zmodyfikować nasz genom. I tak samo jak uważam, że bez odpowiedniej wiedzy stosowanie jakiejś diet na przykład w celu wyleczenia się z jakichś chorób, no jakby sama na pewno bym tego nie robiła i nikomu bym tego nie zalecała. Ale wydaje mi się, że samo to, że powstało takie zjawisko jak biohackerstwo, też daje dużo dobrego, bo zwraca uwagę na wiele problemów, które są związane jakby z, powiedzmy, z nauką, z dostępnością niektórych odkryć, z wysokim progiem dostępu właśnie do jakichś terapii genowych, do leków i tak dalej. No więc no jakby wydaje mi się, że to, że to powstało, faktycznie zwraca uwagę na to, że mamy problem z patentami, że mamy problem z niezrozumieniem funkcjonowania niektórych rzeczy, że Stany mają niesamowity problem z brakiem dostępu do darmowej służby zdrowia, tak, bo jakby większość tych rzeczy dzieje się w Stanach. I że tak naprawdę w pewien sposób na pewno powinniśmy zmodyfikować to, jak działa nasz system, no ale na pewno nie powinniśmy go modyfikować w taki sposób, że będziemy sobie losowe rzeczy strzykiwać do DNA bez żadnego sprawdzenia, jak to działa. Bo tak właśnie to jest problem z biohackerami jest taki, że bardzo łatwo jest odtworzyć czyjeś badania. Jak już ma się dostępną sekwencję, wiadomo, jaki gen reguluje jakąś chorobę albo jaki związek może pomóc wyleczyć jakąś chorobę albo jakieś zaburzenie. Tylko że właśnie do tego, żeby coś takiego powstało, żeby wiedzieć, co jest bezpieczne, co dobrze działa, jest potrzebna kilkadziesiąt lat kilku ośrodków, tak naprawdę masę i ogrom wiedzy. Więc biohackerstwo bardzo często opiera się na jakby no, zwykłej kradzieży własności intelektualnej. Więc bardzo często te rzeczy nie są, na przykład niektóre terapie nie są takie drogie dlatego, że ktoś chce bardzo dużo na tym zarobić, tylko po prostu trzeba opłacić całą tą długą drogę, która powstała do stworzenia czegoś. Więc no tak, jest to na pewno ciekawe zjawisko, na pewno jest to niesamowite, że można bardzo dużo rzeczy odtworzyć w garażu, na pewno jest to niesamowite, że można wiele sprzętów, które są strasznie drogie, kosztują tam 10 tysięcy złotych odtworzyć jakimiś takimi, wiecie, domowymi metodami, więc na pewno przyczynia się to do rozwoju nauki, szczególnie w jakichś takich może biedniejszych krajach, które nie są w stanie tak dużo wydatkować na naukę, która naprawdę pochłania ogromne pieniądze. No ale no, tak, na pewno nie polecam nikomu zabawy w modyfikowanie własnego ciała. Znaczy tak, myślę, że biohacking, to już taka prywatne, że tak powiem, urządy tutaj, jest czymś, co jest odpowiedzią na naszą ciekawość. Tak naprawdę ludzie od zawsze byli ciekawi, byli żądni tego, żeby wyjaśnić lub zmienić coś, czego nie są w stanie pojąć lub zaakceptować. No i w tym sytuacji na pewno tak wszyscy badacze mieli tak na dobrą sprawę. Ci najwięksi, którzy coś zrobili, właśnie jestem w trakcie czytania książki Stulecie chirurgów i tam właśnie świetnym przykładem było to, że facet, który odkrył eter czy chloroform, nieważne, znieczulenie generalnie, tak naprawdę stał się narkomanem, bo
dawkował sobie regularnie, testując tak naprawdę na sobie tylko i wyłącznie, jak zmienia się jego organizm, jakie dawki są pożądane i nie. I myślę, że w tym wypadku jest podobnie, że my chcemy trochę się pobawić w Boga, zaspokajając naszą jednocześnie ciekawość. Ja pamiętam za dzieciaka jeszcze, jak robiliśmy takie pierwsze eksperymenty z izolacją, chyba z banana DNA, i to było dla mnie też takim wielkim, wielkim wydarzeniem, że byłem w stanie namacalnie coś zobaczyć, co siedzi we mnie tak na dobrą sprawę. I to też było jednym z takich sił napędowych, która zdecydowała, po czym zdecydowałem, że będę w przyszłości się właśnie tym takim tematem zajmował. Ale... A propos tego, przypomina mi się zawsze historia dżownica, gdzie no jednak dzieci kroją te dżownice, żeby zobaczyć, że te dwie, nagle stają się dwiema oddzielnymi dżownicami, że z jednej strony to jest troszkę drastyczne, jednak sprawiamy cierpienie zwierzętom, a z drugiej strony to jest właśnie takie zaspokajanie tej wtedy dziecięcej ciekawości, która gdzieś tam kiedyś może doprowadzić do większych odkryć. Dokładnie. Tak więc nie wiem, czy powiedzieć, że można ciąć dżownicę, tylko nie za dużo po prostu, ale no generalnie nie. Zaspokajajmy po prostu swoją ciekawość. Ale nie do tego zmierzam. Bardziej mnie zastanawiało, bo powiedziałaś, że naukowcy czy ludzie będą w stanie tak naprawdę, to może być siłą napędową tak naprawdę w wielu krajach. I ludzie będą chcieli uleczyć się niejako z chorób, które być może im dolegają, albo by przynajmniej zmodyfikować swoje ciało, swój organizm. Myślisz, że jest możliwe uleczenie tak na dobrą sprawę wszystkich chorób właśnie wykorzystując modyfikację DNA, czy są pewne choroby, które no niestety, ale jak już się z nimi urodzimy, to niestety pozostaniemy z nimi do końca? No czysto teoretycznie jakby mamy możliwość, znaczy jeszcze nie, tego nie potrafimy, ale czysto teoretycznie tak, jest możliwość tego, że osiągniemy stan, w którym leczymy wszystkie choroby, tylko właśnie do tego, że dodałeś, jeżeli się z czymś urodzimy, bo bardzo dużo chorób tak naprawdę zaczyna działać już w życiu płodowym, zmieniając zupełnie chociażby to, jak wygląda nasze ciało, tak jakby to, jak nasze ciało wygląda i funkcjonuje. No więc na pewno jest bardzo dużo limitów. Na ten czas istnieją badania kliniczne w leczeniu takich raczej prostych chorób z wykorzystaniem modyfikacji genetycznej, na przykład ślepoty, która jest wywołana brakiem jednego białka. Po prostu się wstrzykuje to białko, gen kodujący to białko i nagle osoby odzyskują wzrok. Czy na przykład leczenie anemii, w której jakby nieprodukowana jest hemoglobina, po prostu się robi pyk, robimy hemoglobinę i ludzie są zdrowi. No więc tak, no czysto teoretycznie jesteśmy w stanie stworzyć coś, co wyleczy każdą chorobę, no ale na pewno nie będziemy mogli tego wykorzystywać. Poza tym jakby sama modyfikacja, jakby inżynieria genetyczna dotyczy tego, że będziemy tutaj modyfikować geny. A nie wszystkie choroby oczywiście są uwarunkowane przez geny, nie wiem, malarię. Weźmy pod uwagę malarię, no oczywiście modyfikując nasze geny pewnie ciężko będzie się uchronić przed malarią, ale z kolei na przykład mamy projekt stworzenia komarów modyfikowanych genetycznie, które w tym roku w sumie powinny być wypuszczone, tak, na Florydzie w zeszłym roku. Wydaje mi się, że one już zostały wypuszczone nawet. One już zostały wypuszczone, właśnie się zastanawiałam, bo jakby w zeszłym roku było bardzo głośno na ten temat, że na wiosnę 2021 roku zostaną wypuszczone, ale w sumie chyba przez koronawirus nie doszły do mnie te informacje, że je faktycznie zostały wypuszczone. No więc te modyfikowane genetycznie komary, które mają w sobie taki gen samozniszczenia, który uderza w samice i powoduje, że tam umierają w okresie larwalnym, no to dokładnie to samo to jest, można powiedzieć, że jest to jakaś terapia genowa, tylko już nie bezpośrednio uderzająca w nas, tylko w tych, co nam zagraża. No więc na pewno pole do popisu jest całkiem spore. W kontekście komarów i tak naprawdę ekologii, tutaj mam takie troszkę duże obawy, bo my tak naprawdę wciąż dużo nie wiemy o tych łańcuchach zależności, tak, że jeden organizm wpływa na drugi, a ten wpływa na trzeci, a ten jeszcze na piąty i ten łańcuch jest bardzo zależny od siebie i czasem wyrwanie jednego łańcuszka powoduje rozpad całego łańcucha i tutaj właśnie w tym kontekście mam taką obawę, czy to zostało na tyle sprawdzone,
że nie spowoduje właśnie jakiegoś większego załamania i to jest właśnie jeden z powodów, dlaczego naukowcy powinni się tym zajmować, a nie biohakerzy, którzy nie patrzą na to aż tak szeroko, tylko bardzo często właśnie zero-jedynkowo, typu jest facet w garażu, który próbuje białko miostatynę, które spowoduje, że urosną mu mięśnie, a może się okazać, że przy okazji wywoła cały łańcuch innych rzeczy. Zdecydowanie, dlatego jak w 1973 roku stworzyliśmy jakby pierwsze narzędzia, które umożliwiły modyfikację genetyczną, co zrobił świat naukowy? Założył całkowite moratorium na wykorzystywanie tej techniki. Dopiero 2 lata później została zwołana taka międzynarodowa konferencja, na których największe, najbardziej tęgie głowy się spotkały i przez 3 dni debatowały na temat tego, czy w ogóle modyfikacja genetyczna jest bezpieczna, czy można w ogóle cokolwiek robić, nawet za zamkniętymi drzwiami laboratoriów. No i doszli do wniosku, analizując wszystkie za i przeciw i możliwe ryzyka, że jak najbardziej, ale stworzyli jasną, ścisłą listę tego, w jaki sposób możemy jaki sposób prowadzić te eksperymenty. I tak jak ja mówiłam, ja rutynowo w laboratorium tworzę organizmy genetycznie modyfikowane. No ale oczywiście jakby dbam o to, żeby one się nie wydostały na zewnątrz, żeby żaden taki zmieniony gen się nie dostał tam, gdzie nie powinien. No właśnie, po to, żeby zadbać o te kwestie bezpieczeństwa. No tak, a jak ktoś robi w garażu jakąś zmodyfikowaną żabę, a później ta żaba mu ucieknie przez przypadek, przez wentylację do środowiska, no może już nie być tak fajnie. Tak więc biohakerzy, miejcie się na baczności i pilnujcie swoich żab. Siebie i Bóg wie jeszcze czego tam na tym... o kanalizację, tak, żeby nic nie wylewać. Dobrze. Powiedz mi jeszcze z czystej ciekawości, bo tylko trochę napomknęłaś tak naprawdę, jakbyś miała taki, nazwijmy to tak, masz elevator pitch i proszę cię powiedz nam, jakie badania prowadzisz dokładnie podczas swojego swojej pracy badawczej, pracy naukowej, czym się zajmujesz tak naprawdę? To już taki czas dla ciebie, promuj swoją wiedzę. Ja w swoim projekcie badawczym staram się pokazać, że lek, który obecnie jest wykorzystywany do leczenia białaczek, może być również wykorzystany do leczenia chłoniaków, dzięki temu, że reguluje podobne mechanizmy włączania i wyłączania genów, które warunkują proces onkogenezy. Boże, brzmi to fatalnie. Tak brzmi nauka dla wszystkich tych, którzy nie zmierzyli się jeszcze z pisaniem grantów albo przynajmniej publikacji. Zdania są bardzo złożone czasami i tytuły tych projektów są skomplikowane. Jesteś zadowolona ze swojej pracy? Jak ci idzie? Tak, znaczy, no wiecie, jest tutaj dużo plusów, dużo minusów, ale ogólnie mój projekt bardzo mi się podoba i naprawdę wierzę, że może z niego wyjść coś fajnego. Jeżeli się uda pokazać to, co chcemy pokazać, to może być naprawdę coś. Więc trzymajcie kciuki. Będę trzymał kciuki, obiecuję. A jeszcze mam takie pytanie. Z racji tego, że my tutaj, ja wraz z Marcinem także zajmujemy się popularyzacją nauki, próbujemy mówić i docierać do szerokiego grona. Opowiadać o nauce słowami, które są przystępne, zapraszając właśnie ekspertów i gości takich jak ty. I popularyzatorów nauki, co warto zaznaczyć. Ale my zdecydowaliśmy się na to, że będziemy tak popularyzować naukę, ponieważ brakowało nam tego i wydawało nam się taką drobną niszą. A powiedz mi, dlaczego ty popularyzujesz naukę? Mi się to zawsze wydawało takim troszkę obowiązkiem naukowca, szczególnie takiego, który jak ja od zawsze pracuje w projektach, które są finansowane przez publiczne pieniądze. Trochę jest tak, że to wy, ja w sumie też, z naszych podatków są finansowane moje badania, więc absolutne minimum, co mogłabym zrobić, to opowiadać o tym, jak tam mi idzie w pracy, w sumie moim pracodawcom, to znaczy wszystkim ludziom. I bardzo mnie smuci to, że jest tak mało systemowych rozwiązań, które wspierają naukowców w robieniu czegoś takiego. Jest bardzo mało na przykład grantów, które jakby jest bardzo mało pieniędzy, które można przeznaczyć na popularyzację nauki. Wiadomo, że jesteśmy wszyscy bardzo zajęci pracą laboratoryjną i bardzo często popularyzacja jest skomplikowana właśnie przez to, że
Bardzo ciężko jest opowiadać o tym w przystępny sposób, o tym co robimy za zamkniętymi drzwiami. I no, jest mi bardzo przykro, że w żaden sposób się tego nie promuje wśród naukowców. No a niestety jakby widzę swoją winę, jakby winę naukowców w tym, jak wygląda nasz obecny świat, w tym, jak dużo jest dezinformacji i fałszywych informacji. No skoro my, eksperci, którzy się zajmują jakimiś tematami, nie tłumaczymy i nie mówimy, jak wygląda prawda, no to jak możemy oczekiwać, że ktokolwiek będzie wiedział, jak jest, i jak możemy oczekiwać, że ludzie nie będą słuchać jakichś innych ludzi, którzy się może na tym nie znają, a będą im się starać jakby wytłumaczyć. Więc wydaje mi się, że no, ten głos naukowców jest bardzo ważny i nie powinien być zaniedbywany, i mam nadzieję, że coraz więcej z nas właśnie będzie się zajmować popularyzacją nauki, bo ja tutaj muszę przyznać, że nie uważam, żebym robiła to w jakiś najlepszy sposób na świecie. Na pewno jest dużo osób, które mogłyby to robić lepiej. Dlatego słuchajcie, jeżeli ktokolwiek z naukowców słucha mnie, to nawołuję, żebyście się jakby zajęli również tym. Naukowcy całego świata, niezależnie czy nosicie sukienki, czy spodnie, czy jesteście pasjonatami biologii, chemii, fizyki, czy każdej innej nauki, tutaj wybrzmieć musi jakby takie zdanie, że my jesteśmy w obowiązku tak naprawdę, społecznym obowiązku, właśnie nieść informacje do wszystkich tych, którzy jej potrzebują, bowiem Nauka powinna być dostępna dla wszystkich, a szczególnie ta nauka, która dotyczy nas bezpośrednio. Dlatego dziękujemy Ci serdecznie, Darwin in Chanel Dress, za to, że zechciałaś z nami porozmawiać na temat, który właśnie mocno nas dotyczy, bo w końcu każdy z nas zawiera w sobie całkiem dużo tego DNA, a więc warto wiedzieć, z czego tak naprawdę się składamy. Jak tak patrzę na ciebie, to troszeczkę mniej chyba masz go. I tym miłym akcentem bardzo serdecznie dziękujemy Ci za rozmowę. Ja Wam również. Dzięki serdeczne. A w następnym odcinku porozmawiamy o tym, co jest ponad naszym genomem, czyli genomem 2.0. Do zobaczenia za tydzień.